Cześć, ja jestem Daria i na co dzień polecam filmy i seriale w internecie, co jest nie tylko moją pasją, ale też wprost wynika ze studiów, które skończyłam. Dlatego dziś chciałabym właśnie pogadać z Wami o studiowaniu i to na dwóch kierunkach jednocześnie. Zacznijmy jednak od początku. Jeszcze w liceum zdecydowanie bardziej interesowały mnie przedmioty ścisłe, głównie matematyka i informatyka i właśnie dlatego myślałam, że będę wiązać swoją przyszłość właśnie ze studiowaniem informatyki, ale no w trzeciej klasie okazało się, że informatyka nie za bardzo jest dla mnie, no i był to też moment, kiedy zmieniły się zupełnie moje zainteresowania. Zrozumiałam wtedy, że jeżeli nic nie zrobię, no to skończę na studiach, które nie do końca mnie interesują, bo zaczęły mnie wtedy bardziej pasjonować przedmioty humanistyczne. Zaczęłam wtedy więcej oglądać, czytać, odkrywać i po prostu stałam się bardziej ciekawa świata i chciałam, żeby moje studia po prostu poszerzały bardziej moją wiedzę ogólną właśnie w różnych dziedzinach. Trzecia klasa liceum to był taki moment, kiedy wszyscy zaczęli mówić o studiach i szukać sobie odpowiednich kierunków dla siebie i ja zrobiłam po prostu to samo. Szukałam sobie odpowiedniej uczelni, sprawdziłam wymagania i odpowiednie dla siebie kierunki. No i postanowiłam, że sama zacznę się przygotowywać do matury rozszerzonej z języka polskiego. No ale potem okazało się, że niestety matura nie poszła mi najlepiej, no i nie dostałam się na żaden z wybranych kierunków. Nie poddałam się jednak wtedy i skorzystałam z rekrutacji uzupełniającej i dostałam się nie na jeden, a na dwa kierunki, które mnie interesowały i wtedy właśnie pojawił się pomysł studiowania ich równolegle. Studiowanie na dwóch kierunkach z początku wydawało mi się łatwe, ale to głównie dlatego, że ja zaczynałam studia w 2020 roku, czyli w roku pandemii, gdzie wszystkie swoje zajęcia miałam zdalnie. No ale ja należę do tych osób, którym zdecydowanie łatwiej jest się uczyć w takim trybie nauczania. No i mogłam po prostu słuchać wykładów z domu i nie musiałam dojeżdżać godziny na uczelnię. I dodatkowo jestem raczej introwertykiem, więc zdecydowanie lepiej się czułam słuchając wykładów właśnie ze swojego pokoju. Oczywiście cała sesja była również zdalnie na obu kierunkach, co zdecydowanie ściągnęło ze mnie część stresu. No i dodatkowo nie miałam też egzaminów ustnych, które osobiście dla mnie są zawsze największym wyzwaniem. Na drugim roku, kiedy wróciłam na uczelnię, to zderzyłam się trochę z rzeczywistością, bo po tak długim braku kontaktu twarzą w twarz z innymi ludźmi, zdecydowanie ciężko było mi się przestawić na ten nowy tryb nauczania. Dodatkowo doszły też dojazdy, no i z racji, że ja studiowałam zarówno stacjonarnie, jak i zaocznie, no to siedziałam na uczelni 6 dni w tygodniu. Mówiąc krótko, pojawiło się wtedy więcej stresu, a przez dojazdy i napięty plan miałam po prostu mniej czasu zarówno na jakościową naukę, jak i odpoczynek. No ale warto jednak pamiętać, że drugi rok studiów z reguły jest cięższy. No i po prostu jeżeli będzie Wam wtedy ciężej łączyć kropki, no to jest to jak najbardziej w porządku. Bazując na mojej historii i doświadczeniach, chciałabym w tym filmie powiedzieć Wam też o tym, że studiowanie na dwóch kierunkach jest możliwe i może Wam dać naprawdę dużo satysfakcji, jeżeli tylko odpowiednio się do tego przygotujecie. Przede wszystkim wybierzcie kierunki, które serio Was interesują. U mnie to było filmoznawstwo i kulturoznawstwo, dzięki czemu kiedy robiło się ciężko, to ja nie myślałam o rzuceniu tych kierunków, tylko wiedziałam, że jest to coś, co chciałabym w życiu robić. Ważne jest tutaj słuchanie samego siebie i swoich zainteresowań i ja wiem, że to trudne, bo studia humanistyczne nie mają najlepszych opinii, ale no Wy wiecie, co jest dla Was najlepsze, dlatego przy wyborze kierunków studiów po prostu nie warto jest się słuchać innych czy na przykład opierać o rankingi najbardziej przyszłościowych kierunków, tylko po prostu ważne jest słuchanie swojej intuicji, a jeżeli popełnicie błąd i źle wybierzecie kierunek, no to zawsze możecie go zmienić. Podczas studiowania dwóch kierunków naprawdę ważna jest dobra organizacja i u mnie najbardziej sprawdziło się robienie notatek na wykładach. Dzięki temu dokładnie wiedziałam, czego wymagają ode mnie wykładowcy i czego mogę się spodziewać na egzaminie, a jest to klucz do dobrze zdanej sesji. Dlatego serio, róbcie sami notatki albo chociaż ustalcie w grupie, kto robi notatki na jakim przedmiocie, bo serio nie ma nic gorszego niż obudzić się podczas sesji bez notatek i dowiedzieć się, że wasi koledzy też ich nie robili. Ja przez to, że studiowałam dwa kierunki, to miałam dwa razy więcej egzaminów niż moi koledzy z roku. No i właśnie kluczowe tutaj było zapisanie sobie wszystkich wymagań, dat egzaminów czy terminów oddania projektów, bo dzięki temu po prostu miałam mniej stresu, mogłam lepiej rozplanować naukę, no i po prostu wiedziałam, co i kiedy zdaję. Na studiach zrozumiałam, jak ważne jest działanie pomimo trudności i ja miałam naprawdę bardzo dużo momentów załamań i zwątpień, ale no nadal zależało mi na tym, żeby studiować oba kierunki. No i zrozumiałam, że nie jestem wszechmogąca i że muszę po prostu ustalić swoje priorytety. Dlatego nawet kiedy starałam się robić wszystko, co było wymagane podczas sesji, no to nauczyłam się też odpuszczać po prostu w odpowiednich momentach i na niektóre przedmioty poświęcałam więcej czasu, a na inne mniej.
I nawet jeżeli pojawiały się jakieś trójki czy poprawki, no to nie był to koniec świata. Najważniejsze było dla mnie to, że uczyłam się tego, czego chciałam i po prostu wykorzystywałam te studia w pełni dla siebie. I nawet jeżeli pojawiały się z jakichś mniej interesujących przedmiotów trójki, no to było to dla mnie w porządku, bo moje priorytety były gdzie indziej. Kolejną bardzo ważną rzeczą okazało się dla mnie to, co robiłam poza studiami. Możliwości jest naprawdę mnóstwo. Są koła naukowe, działalności charytatywne, sport czy po prostu wasze zainteresowania i wasze hobby. Bo studia to jest po prostu właśnie idealny moment na to, żeby rozwijać samego siebie i rozwijać swoje pasje. Ja swój czas poza uczelnią poświęciłam na rozwijanie swoich social media, no i było to takie odzwierciedlenie mojej pasji do filmów, a dzięki temu nie dość, że zbudowałam swoją grupę odbiorców, no to też wielokrotnie wykorzystywałam swoją działalność w internecie przy projektach na studia. Rozwijanie waszej pasji może wam pomóc także w znalezieniu własnej ścieżki kariery, czasami zupełnie niezwiązanej z waszymi studiami, no i dodatkowo pomoże wam też oderwać trochę głowę od studiowania i egzaminów. Dlatego pamiętajcie, wybierzcie kierunek, który da wam satysfakcję ze studiowania i pozwoli odnaleźć lub rozwijać wasze pasje. Nie bójcie się łączenia dwóch kierunków, bo naprawdę da się to ogarnąć, choć zdecydowanie nie jest to łatwe. Dobra organizacja i umiejętność ustalania własnych priorytetów to podstawa, żeby nie zgubić się w gąszczu podwójnych egzaminów. No i pamiętajcie, że nie tylko wyniki są ważne, ale też liczy się to, co robicie poza studiami. Dzięki za obejrzenie tego filmiku, ja trzymam za was mocno kciuki, studia, damy radę.